Hej wszystkim! Witamy się z Wami serdecznie na naszym kanale i dzisiaj postanowiłyśmy nagrać wspólnie challenge. Kto wyda 100 zł? Kto lepiej wyda 100 zł w Pepco? Czyli ja będę robiła zakupy i Oliwia będzie robiła swoje zakupy, a Wy potem ocenicie, kto wziął do koszyka fajniejsze rzeczy. Fajny pomysł? Myślę, że fajny. Pójdziemy na dział zabawek. Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego, coś fajnego i zobaczymy, co przyniesiemy do domu. Jakie fajne nowe zabawki znajdą się u Ciebie w Twoim pokoju. Na pewno ja wygram. To ocenią widzowie, a może ja wygram. No to... Będziecie w komentarzach pisać, która z nas po prostu zrobiła lepsze zakupy. No to 24 godziny. No to 24 łapek w górę. Tylko 24? Poprosimy minimum 300 łapek w górę i będziemy się bardzo cieszyć. Albo 340. O, też będzie super, także koniecznie zostańcie z nami i zobaczcie, jak wyszedł nam shopping. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać nam łapki w górę, bo to jest zawsze dla nas bardzo miłe. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego filmu. Bo filmy dodajemy codziennie i życzymy Wam miłego dnia. Widzimy się w Pepco. To chodź, weźmiemy sobie koszyczki. Ja biorę swój, albo proszę, ten będzie Twój, a ten będzie mój. Dotarłyśmy na dział zabawek i nie wiem, od czego zacząć. Dobra. Tobie się kiedyś podobała taka fajna lalka była w sukni, tylko która to była suknia? Może ta? Nie. Nie, to nie była ta? To była ta, tylko ciekawe, ile ta lalka kosztuje. Zaraz Wam powiem, 17 zł. To co, bierzesz taką lalkę? Mhm, czyli Ty sobie ją bierzesz? Myślałam, że ja sobie taką wrzucę do koszyka. No niech Ci będzie. I jak zwykle Oliwia przegląda popity, których już ma w domu ze 3. Nie. Ile masz? 2? 1. Nie, jeszcze masz takie mniejsze. Z kulek czy z czegoś. A ja biorę tego tableta, on kosztuje 25 zł. Pokaż. Pamiętasz? Miałaś takiego? Nie. On jest fajny, można potem rysować, potem się naciska ten przycisk w kosz i wszystko znika. A on jest ostatni czy nie? Jaki? Ostatni? Nie, jest ich więcej. Jest ich więcej. Ale to ja biorę do swojego koszyczka, czyli tutaj. Gdzie mam iść? Zobacz, ja sobie biorę. Pokaż. To jest jakby taka cukiernia? No. Coś w tym stylu, ale poczekaj, weź rączkę, paluszka. 30 zł to aż kosztuje, na pewno. A wiesz, co Ci powiem? Jak miałaś tak ze 2 latka, to bardzo to chciałaś, marzyłaś o tym domku. No. I jeszcze jak miałam 4 lata albo 5, jak teraz mam. Zobacz, mamo. O, jaki ładny kubeczek. No piękny jest. Bierzesz taki? Tak. Dobra, jeszcze czekaj, zajrzę. 4 złote. To ostrożnie go włóż do koszyka. Ja jeszcze wezmę takie stempelki. I gdzieś tutaj widziałam... Kurczę, gdzie były te takie farby? Jest, nareszcie. To teraz takie czy takie? Może te kolory pastelowe? To jest super. To są takie pędzelki, które można używać do podróży, na przykład w samochodzie, prawda? A gdzie Ty siadasz? Fikniesz do tyłu. Na pewno. I ja ci, ale Oliwia odkryła fajny zestaw. LOL. A ja tego nie widziałam. Dzięki. Czyli to biorę, tylko to kosztuje aż 40 zł. To teraz muszę obliczyć, ile mi jeszcze zostało. Ty miałaś też taki notes, prawda? Tylko w innym kolorze. Świetnie. Jakbym była duża, to bym, wiesz, który długopis sobie wybrała? Nie wiem. O, właśnie ten. A chcesz taki? Tak. Tylko jeszcze z tyłu jest w kolorze niebieskim z gwiazdką. To który wolisz, kotka?
Czy gwiazdkę? Gwiazdkę. Ja na pewno biorę te naklejki. A ja? Ładne? Ładne. Mi się podobają. To wrzuć do mojego, ale na pewno do mojego koszyczka. Ok. I co myślisz? Ja sobie biorę to pierwsze. To pierwsze? Te? Tak. Proszę. Naklejki zawsze się przydadzą, prawda? Jakie ładne, zobacz. Śliczne są. A zobacz, jaki ja tutaj znalazłam zestaw. Tylko to kosztuje aż 50 zł, a ty masz do wydania 40. Czyli musisz, kochana, z czegoś zrezygnować. Ale potrzebujesz takie coś, czy nie? Z tego zrezygnuję. Z tego? Nie chcesz jednak? No to odkładamy. To może jakąś grę poszukamy. Za 40. Zobacz, to kosztuje równo 4 dyszki. Chcesz taki domek? Tak. No to proszę bardzo. I ty już masz 100, a mi jeszcze odrobinkę brakuje. I ja mam jeszcze 20 zł do wydania. Przed chwilą wszystko obliczyłam i kompletnie nie wiem, co wziąć. Co by tu wziąć? Może takie nożyczki. Ale one 7 zł tylko kosztują. Akurat nie mamy takich w domu, co robią wzorki, więc rzucamy. Oliwia przed chwilą powiedziała, ja bym chciała takie muszelki. Słuchajcie, one kosztują 30 zł, czyli już w sumie 100 jest. I co ty na to? Tak. Ale to jest do mojego koszyka. Halo, proszę panią. A czemu nie do mojego? Bo ty już masz 100. Już ma? I tak te wszystkie rzeczy będą twoje. To tutaj wkładam, tak? No. Czyli ja mam 100, ty masz 100, możemy iść do kasy. Piona. I co? Cieszysz się? Tak. Że masz tyle nowości. Zobaczcie, niesiemy dwie duże torby zakupów i wydałyśmy naprawdę 200 zł. Teraz lecimy do domku. A nie 100 zł? Ty 100 zł i ja 100 zł. A widzowie, teraz oceniajcie, piszcie do nas, która z nas zrobiła fajniejsze zakupy. Czy ja, czy mama? Trudny wybór. Myślę, że i ty zrobiłaś fajne zakupy, i ja. A ja myślę, że będzie luz. A w drodze do domu Oliwia zobaczyła cukiernię i wybrałaś sobie takie ciecho z galaretką, a ja mam sernik. Smacznego! Po cukierni weszłyśmy do Media Expert. Powiedz, po co? No, po słuchawki. Oliwia, od 3 dni zamarzyła sobie słuchawki dla dzieci. Czy to mają być takie? Tak. Jesteś pewna? Bo tu jest jeszcze taki kolor. Nie. Nie? Na pewno te? No dobrze. W takim razie bierzemy, potrzymam ci, bo są pewnie troszeczkę ciężkie. Nie? Lekkie? A pokaż, jakie masz mięśnie. Oliwia jest silna, pewnie, że tak. Nawet małe dzidziusie tego nie uniosą. Nie, małe dzidziusie tego nie uniosą. Dobra, oglądasz coś jeszcze, czy już idziemy do kasy? Już idziemy do kasy. Co masz? Opowiadaj. Kasztan. Kasztan, teraz będzie ich bardzo dużo, prawda? Bo taki. Niedługo jest jesień. On jest taki. Mhm. I myślę, że za kilka dni może zrobimy jakiś filmik, jak się tworzy ludziki z kasztanów. Co ty na to? Kochani, jesteśmy już w domu nareszcie. Nasza droga była bardzo długa. I słuchajcie, nieprzypadkowo mamy ze sobą te balony urodzinowe, bo dzisiaj nasza widzka, która nazywa się Iza, kończy 4 lata i Iza mieszka w miejscowości Jawornik koło Myślenic. Także kochana, wszystkiego najlepszego dla ciebie. Przesyłamy ci dużo buziaków i uścisków. No i co jeszcze powiemy? Życzysz coś jeszcze? Nie. No może będziemy życzyć dużo, dużo nowych zabawek tej dziewczynce. Także super, że nas oglądasz. My ciebie serdecznie pozdrawiamy i wpadłyśmy na pewien pomysł. Skoro masz urodziny, to zrobimy ci paczkę niespodziankę. I Oliwia powybiera niektóre z tych rzeczy, które zakupiła dzisiaj w Pepco. I coś ci wyślemy. Mamy nadzieję, że się ucieszysz, a może jak już nawet oglądasz ten film, to ta paczka może już jest u ciebie. Ja już pudełko poskładałam i na pewno ląduje u naszej widzki ten zestaw, który wybrałam ja sama. Co jeszcze, Oliwio, pakujesz? Tego tableta? Tak, to na pewno. Pędzelki, naklejki,
I już wszystko. I wszystko. To jeszcze ode mnie. Dobra, to ja jeszcze szybko przyniosę szampana, dobra? Mam nadzieję, że dotrze do Ciebie w całości i że się nie potłucze. Wsadzam go tu, zaraz go owiniemy oczywiście folią bąbelkową. Przyniosłam jeżyki. Tak, od Oliwii jeszcze są czekoladki. Już Oliwia się pyta, czy mamy folię bąbelkową, bo folia bąbelkowa to jest Twoja ulubiona. No. Uwielbiasz pstrykać tymi kółeczkami. No. I powiem Ci, że mamy. Dzisiaj kupiłam, byłam na poczcie i mamy bardzo dużo folii bąbelkowej. Przecież widziałam, jak jakąś folię przyniosłaś. Naprawdę? No. A powiedz mi, co Ci się najbardziej podoba z naszych zakupów? Najbardziej mi się podoba z moich rzeczy. Ten domek. Ty całą drogę, Oliwia, opowiadała, że ten domek jest najfajniejszy. No. Chociaż mi się wydaje, że jest dla mniejszych dzieci. Wszędzie. Po każdym dziale. Wiem. Musimy jeszcze stworzyć rysunek dla tej dziewczynki. Jakąś ładną laurkę i musisz się podpisać. To ja biorę się za rozpakowywanie, a Ty zacznij malować. Przeniosłyśmy się do Oliwii pokoju i teraz będziemy testować nowy długopis. Także zobaczymy, czy pisze. A dla Ciebie, Iza, wędruje takie ładne tęczowe serduszko z naklejkami. No pisze. I gdzie zmieścisz resztę literek? Na dole? No. Czy po drugiej stronie serduszka? Po drugiej stronie. O, i tak będzie ładnie. Także mamy nadzieję, że niespodzianka Ci się spodoba. O, widzę, że mnie zaczęłaś nagrywać. To ja rozpakowuję tą folię bąbelkową. Tyle jest jej. Dobra, to idziemy do tego drugiego pokoju i owijamy tak. Wszystko, nie? Tak. To chodź. Puchar, gwiazdka, linda. No, obrazek jest włożony, a ja teraz zawijam szampana. Chociaż jedną ręką to nie jest takie łatwe. O, już mi trochę pstryka ta folia. Myślę, że całej folii nie będziemy używać, tylko część, a resztę po prostu odetniemy. Już, wystarczy. Oliwia już pstryka resztę folii. Ja zamykam paczkę i lecę jeszcze do paczkomatu, bo już jest wieczór, wiecie. Teraz te dni tak szybko mijają, prawda? Odkąd chodzisz do przedszkola, to nawet nie wiem kiedy, już robi się wieczór. To ja idę, dopóki jest jeszcze widno, dobrze? A Ty zostań w domu z tatą i zaraz do Was przyjdę. Dobra. Wróciłam do domku. Widzę, że już rozpakowałaś lalę, tylko butów nie ma. O, jakie ma ładne. I co, pokaż ten domek. Tutaj się go otwiera gdzieś. Wow. Nie no, spoko. Jakie są fajne do niego mebelki. I ja myślałam, że to są kotki, a to słuchajcie, są króliczki. Nie. Oliwia dobrze zauważyła. Ale miś, kotek i królik. Także na dziś rozpakowałyśmy tylko tyle rzeczy, resztę rozpakujemy na przykład jutro, prawda? Żeby nie było tyle rzeczy na raz. No dobrze, to Ty się baw, u nas już godzina 19, także chyba powoli kończymy ten film. Dzięki, że z nami byliście. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawiać nam łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i klikajcie dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!